Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będą ulubieńcy i będzie jeden bubel pod sam koniec. Także zostańcie do samego końca, jak chcecie poznać tego bubla. Jestem bardzo zła na ten produkt. Ale będą ulubieńcy pielęgnacyjni, makijażowi, będzie świeczka. No i tutaj ciekawe rzeczy Wam pokażę w trakcie. Dawno nie było ulubieńców, chciałam Wam po prostu pokazać, co ostatnio używam, które kosmetyki lubię, które są takimi moimi hitami absolutnymi, także zaczynamy. Zacznę sobie od świeczki i bardzo lubię świeczki, jak tu pachnie. Bardzo fajna, mała manufaktura, malutka wręcz. Te świeczki dostałam jakiś czas temu i pokazywałam w odcinku Made in Poland. Zobaczcie sobie tutaj właśnie tą moją serię. Tam pokazuję rzeczy robione w Polsce. I właśnie między innymi te świeczki, one mają drewniany knot, więc tak trochę strzelają. I tutaj mam zapach truskawki w czekoladzie i tak pachnie. I nie jest oszałamiający ten zapach. Ja na przykład bardzo lubię te świeczki z Alchemy, ale są naprawdę bardzo oszałamiające. Wiecie, takie bardzo przytłaczające te zapachy, że nie mogę ich tak długo palić albo na większych przestrzeniach, a tak jak w moim pokoju te świeczki są idealne. Także jak tu pachnie, bardzo Wam polecam sprawdzone świeczki. Słuchajcie, zaczniemy sobie od pielęgnacji. I będzie to pielęgnacja w 100% naturalna, więc dla fanek takiej naturalnej pielęgnacji, dobrych składów, dobrych produktów, czystych składów, to jest coś fajnego. Jakiś czas temu dostałam paczkę od BioAgadir. Jest to marka, gdzie wykorzystywane są naturalne oleje, przede wszystkim oleje arganowe z opuncji figowej i te oleje mają certyfikaty. Oznacza to, że mają odpowiednią czystość. Olej z opuncji figowej może być szkodliwy, jeżeli jest zanieczyszczony, a te właśnie oleje mają certyfikaty i jestem zachwycona po prostu tymi kosmetykami. Nic mi nie zapchało, a jak wiecie, ja mam cerę problematyczną i niestety skłonność do zapychania. Także pokażę Wam, co ostatnio używam. Przede wszystkim tą mgiełkę różaną i rozmawiałam ostatnio z Kacprem. Zobaczycie w jego Get Ready With Me, opowiadał, że on nie lubi, jak te wody różane pachną syntetycznie, nie pachną prawdziwą różą. I to jest też taki wyznacznik dla naszego nosa, że coś jest nie tak z tym produktem. Tutaj mamy w 100% zapach prawdziwej róży. Nie jest to róża syntetyczna. Wiecie, róża się może ludziom źle kojarzyć przez to, że taki zapach babci, tak? Taki zapach szafy. A tutaj to jest zapach prawdziwej róży, prawdziwego kwiatu. Dodatkowo ta butelka jest, jak słyszycie, taka szklana, ceramiczna. Bardzo drobna mgiełka. Ja jej używam nawet w ciągu dnia. Fantastycznie tonizuje skórę i jest początkiem, takim pierwszym krokiem w pielęgnacji. Ja na ten hydrolat różany nakładam sobie kwas hialuronowy i tutaj jest trójcząsteczkowy kwas hialuronowy, taki bardzo gęsty. Taki kwas hialuronowy wystarczy Wam na bardzo długo i można go stosować na różne sposoby. Tutaj właśnie BioAgadir mi przysłali taką rozpiskę, że można stosować w połączeniu z kremami, z maskami, z Waszym ulubionym serum. Na kwas hialuronowy jest wiele, wiele patentów. Ja nawet używałam kwas hialuronowy z moim urządzeniem, tym Foreo Ber, bo jak wiecie, to urządzenie można używać tylko z serum na bazie wody, nie na bazie oleju. Także niestety oleje tutaj nie działają z tym urządzeniem, ale kwas hialuronowy już tak, więc to jest właśnie kolejny krok. No i tutaj w zależności od tego, jaką mam skórę danego dnia, bo tą pielęgnację ja sobie dostosowuję właśnie do stanu mojej skóry, czy jest przesuszona, czy jest właśnie bardziej tłusta, mieszana, to albo sobie nakładam właśnie ten olej z opuncji figowej i po prostu używam dwóch kropelek zaraz po hydrolacie, jak twarz jest jeszcze taka wilgotna i masuję, albo używam kremu. I dzisiaj użyłam sobie tego kremu, on ma przepiękne opakowanie. Widzicie? Jest to krem z olejami. Jest to produkt z Maroka. Ma świetny skład i tutaj właśnie mamy w składzie też olej z opuncji, ale ten krem nie jest tłusty, co mi się w nim podoba, że on nie przetłuszcza skóry, nie obciąża jej. Ja nałożyłam później makijaż i fantastycznie przygotowuję skórę do makijażu. Pięknie, delikatnie pachnie. Przypomina mi się, jak byłam w Maroku i właśnie kupowałam ten prawdziwy olej arganowy, ale wiecie, z olejem arganowym to też trzeba dobrze trafić, musi być czysty. Tutaj mam jeszcze serum anti-age. Także te kosmetyki, co jest najważniejsze, nie stosujemy, tak wiecie, co do wieku, ile mamy lat, nie jest napisane, że 20+, 30+, tylko stosujemy w zależności od tego, jaki mamy stan skóry, jaki mamy poziom nawilżenia. Jest jeszcze taka super nawilżająca maska na noc, ona jest bardzo, bardzo gęsta, pokażę Wam konsystencję. I ja ją sobie nakładam, ostatnio sobie nakładałam ją, jak miałam zabieg na skórę u kosmetyczki, złuszczający z kwasem i właśnie ta skóra była przesuszona. I zobaczcie, jak gęsta jest ta maska. Ja sobie nakładam wieczorem grubszą warstwę i zobaczcie,
fantastyczna, gęsta maseczka. I po prostu siedzę sobie przed telewizorem z tą maseczką, wmasowuję delikatnie. Tutaj też możecie nawet jeszcze dodać kilka kropli oleju z opłonki, jeżeli macie ochotę. Bardzo fajny produkt do cer przesuszonych. Producent sugeruje, żeby na noc nakładać właśnie ten olej z opuncji figowej, bo on jest gęstszy, jeszcze bardziej odżywczy niż krem i właśnie można nałożyć troszeczkę grubszą warstwę i rano mamy naprawdę fajną, odżywioną skórę. Zapach oleju jest przyjemny, nie jest taki, niektóre oleje pachną tak, wiecie, jakby się zepsuły, o tak. Tutaj te zapachy są bardzo naturalne, nie mają tutaj żadnych dodatków zapachowych, co jest bardzo ważne. I tutaj są 100% w 100% po prostu oleje czyste. Także zwróćcie uwagę na, po pierwsze, hydrolat różany, to jest must have po prostu w pielęgnacji. Właśnie na olej z opuncji, możecie też sobie kupić kwas hialuronowy. Bardzo mi się podoba ten kwas hialuronowy. Możecie też sobie kupić olej arganowy, jeżeli chcecie spróbować, ale polecam Wam stosować właśnie ten olej z opuncji. Figowej jest nazywany naturalnym botoksem, napina skórę, odżywia skórę, ożywia skórę, szczególnie taką, która ma pierwsze zmarszczki, uelastycznia naskórek, więc ma mnóstwo fajnych właściwości, działa też antyoksydacyjnie. Co ja zauważyłam, że on przyspiesza gojenie. Ja ostatnio miałam dużo ranek właśnie po tym zabiegu i byłam przed okresem, miałam wysypy na skórze i naprawdę przy oleju z pestek opuncji figowej szybciej to gojenie się zadziało. Widziałam, że mają też w ofercie różne oleje do demakijażu. Muszę sobie właśnie zobaczyć i może zamówić. Jest też olej z opuncji z mleczkiem, pszczelem i olejem arganowym, więc też takie mieszanki. I właśnie mają te oleje do demakijażu w ofercie. Także naprawdę bardzo, bardzo ciekawe produkty. Jest też odżywczy krem na noc z olejkiem arganowym. Bardzo fajne składy. I co ważne jeszcze przy tych produktach, że one nie rozleniwiają naszej skóry. Skóra się nie przyzwyczaja. Można je stosować cały czas według tego, jakie macie potrzeby. Także jeszcze jest krem. Jest też na noc, widziałam. I jest też ta maska mocno odżywiająca. Więc bardzo Wam polecam, bardzo fajna firma, na pewno będę często pokazywać, na pewno będę używać, bo przypadły mi do gustu, nie zapychają. Tak jak wiele olejów zapycha, to te czyste nie. Także to jeżeli chodzi o pielęgnację, bardzo mi się to sprawdziło. Teraz jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, chciałabym Wam bardzo polecić szampon, który mnie uratował, ja go dosłownie tak nazywam. La Roche-Posay Kerium. Kilka miesięcy temu bardzo borykałam się z łojotokowym zapaleniem skóry głowy. Mam też nadal czerwoną skórę głowy, tutaj mi jeszcze został taki czerwony placek, ale ta czerwona skóra głowy była... Ja miałam całą głowę czerwoną po prostu. Miałam całą głowę podrażnioną suchymi szamponami, nieodpowiednim myciem i też nieodpowiednimi kosmetykami. Także moja dermatolog zaleciła mi właśnie stosowanie bardzo łagodnych szamponów i ja przeszłam przez kilka. I to jest jedyne, które mi naprawdę w 100% odpowiada. Włosy są po nim miękkie, łatwe do rozczesania. Na mojej córce też używam. Zużyłam już, nie wiem, z 10 opakowań. Darek też używa tego szamponu. 400 ml. W zależności od apteki kosztuje tak od 55 zł do 60 kilku. Warto opatrzeć w necie, bo czasami nawet na stronach apteki jest taniej i możecie zamówić do apteki i będzie taniej. Albo w Superfarmie, jak jest przedcena. Także bardzo Wam polecam ten szampon Kerium. Oczywiście do tego używam maski. Nie jednej maski, to nie jest tak, że używam jakiejś konkretnej maski do włosów. Używam z Trust My Sister, używam z Gliscor. Różnych masek używam. Maski, wiecie, wszelkie lubię. Teraz akurat używam z Elsev i takiego jeszcze olejku na końcówki z Elsev i włosy wyglądają pięknie. Wiecie, że ja nie chodzę do fryzjera. Także najważniejsze jest to mycie skóry głowy, właśnie częstsze mycie skóry głowy. Nie używam suchych szamponów w ogóle od kilku miesięcy, także też możecie zauważyć po filmach, że mam ciemniejszy ten odrost. Ja często miałam na filmach, widzieliście to, taki biały jakby nalot i to właśnie było od suchego szamponu. Ja Wam zawsze tłumaczyłam, że tak, tak, to jest suchy szampon, także teraz od paru miesięcy już tego nie mam, więc to już tak wyglądają moje włosy. No mówię, skóra głowy jest jeszcze zaczerwieniona, ale co najważniejsze, mnie nie swędzi, bo ten to uczucie, ten świąt, był nie do zniesienia. Okropna sprawa. Kto ma to schorzenie, ten wie. No i można się z tym właśnie kilka miesięcy bujać. Także ten szampon mi się sprawdzi. Jak macie te problemy ze skórą głowy, to napiszcie mi, co Wam się sprawdziło. Z takich jeszcze kosmetyków, które mi naprawdę bardzo pomogły na początku, to jest peeling trychologiczny z Pharmaceris. Ten taki w długiej, podłużnej tubce. Jest świetny. Jestem bardzo zadowolona z tego peelingu i robię go sobie raz tak na 2 tygodnie teraz. Ale na początku, przy pierwszych myciach właśnie go używam.
kupowałam i rewelacja. Po prostu tak mi odblokował pory, że szok. Teraz kolejny produkt już do kąpieli, to jest Rituals pianka. Ja wróciłam do Ritualsa jakiś czas temu, moja teściowa była w Polsce i poszłyśmy do Arkadii, do sklepu Ritualsa. Jest tak piękny ten sklep z drzewem na środku. Jak będziecie mieć okazję pójść właśnie do Arkadii czy do innego, wiecie, w różnych galeriach teraz będzie Rituals powstawał. Cieszę się, że już jest w Polsce, bo zawsze w Holandii wchodziliśmy, to jest holenderska marka i mamy taki sentyment. Także kocham, ja kocham Sakurę. Wcześniej używaliśmy Buddę, czyli pomarańczowy. Jeszcze Darek bardzo lubi tego Samuraja. Także zamiennie używamy, to jest gęsta piana myjąca, bardzo fajna, jestem zachwycona, także zrobiliśmy zapasy. Do pielęgnacji bardzo Wam polecam, skończyłam właśnie ten krem z Coco Sol de Janeiro, Coco Cabana Cream, on pachniał, to jest tak obłędny zapach, jak piña colada. Połączenie kokosa z ananasem bardzo mocno natłuszcza, już resztka mi została, widzicie. Wspaniały krem, trochę to opakowanie jest takie, ja wiem, nieekologiczne, taki kawał plastiku. Tutaj. Miałam kilka ich produktów, jakoś mi za bardzo nie podeszły te takie maski, peelingi do ciała, to nie było to. Miałam też maseczkę do włosów, zużyłam, ale też to nie było to. Natomiast ten produkt, bajka po prostu, na pewno do niego wrócę, bo jest obłędny zapach i działanie to długie nawilżenie. Super. Teraz pielęgnacja stóp. Ja mam stopy również problematyczne. Mam skłonność do haluksów. Jak wiecie, miałam jedną nogę operowaną. Jedną stopę operowaną kilka lat temu. Wszystko jest ok, bo zawsze mnie pytacie, czy haluks wrócił. Nie, nie wrócił. Natomiast wiecie, ja staram się nie nosić ścisłych, jakichś takich ściskających, niewygodnych butów. Tylko buty wygodne, raczej sportowe. Natomiast non-stop muszę te stopy złuszczać. Ja mam takie naprawdę problemy. Wiecie, te osoby, które mają większy rozmiar stopy, często mają takie problematyczne stopy. Przez to, że właśnie jaką mamy postawę, jak stopa ustawia się w bucie, no to się ociera i tworzą się różne zgrubienia, więc ja non stop muszę złuszczać. I słuchajcie, odkryłam dwa naprawdę fajne produkty. Pierwszy to jest ten krem z Eveline z mocznikiem 30%. On jest dostępny normalnie w Rossmanie, w Hebe i tak dalej. To jest krem maska na zrogowacenia. Ja na to nakładam sobie jeszcze po złuszczaniu, po starciu pumeksem czy tarką i po dokładnym osuszeniu stóp nakładam ten produkt, a później skarpetki i na noc. Także bardzo fajnie działa. A drugi produkt, który odkryłam niedawno, jakieś 2 tygodnie temu i bardzo Wam polecam, gdzieś go w necie zamówiłam. Dr. Stopas Floss Leku. Jest to płyn zmiękczający na skórek odciski zrogowacenia i faktycznie on momentalnie, tam gdzie go nałożycie, właśnie takim aplikatorem, momentalnie Wam zmiękcza tą skórę. Więc można to zrobić przed ścieraniem, kiedy macie właśnie bardzo dużo zrogowaceń, można to zrobić po ścieraniu, jeszcze trochę delikatnie zmiękczyć. Super działa, super. Tylko nie przesadzajcie z tym, ale działa. Jak macie problematyczne stopy, będziecie zachwyceni. Także to jeżeli chodzi o pielęgnację. Pielęgnacja ust. Mam dwa ulubione produkty z Basic Lab. Pomadka, moja ulubiona, nie mam lepszej w tym momencie. Pomadka też naturalna. Staram się, żeby te pomadki używane właśnie takie natłuszczające na noc też miały dobre składy. Bardzo fajna polska marka. A druga rzecz to taki krem, taki eliksir do ust z miodem z Nux. Fantastyczny. Pachnie delikatnie takim miodkiem, ale bardzo przyjemny, lekko kwiatowo-miodowy zapach. Także dwa produkty mocno nawilżające do ust. Ja już teraz się przerzucam na taką właśnie mocniejszą pielęgnację, mocniejsze nawilżanie przez to, że jest taka pogoda, a nie inna. Po lecie mam zawsze przesuszoną skórę. Stąd ten Bioagadir mi tak świetnie podpasował. No dobra, to była pielęgnacja, chyba wszystko powiedziałam. To teraz przejdziemy do makijażu, bo makijażu trochę mam. I to są takie produkty, które dzisiaj mam na twarzy. Powiem Wam, że ja ostatnio nie używam w ogóle palet do makijażu, jakichś takich, wiecie, skomplikowanych makijaży nie robię, rzadko mi się to zdarza. Raczej całe lato chodziłam w naprawdę łatwym, prostym makijażu. Także podstawą dla mnie jest nawilżanie i dzisiaj właśnie zrobiłam sobie tą bazę z tych produktów Bioagadir i super mi się sprawdziły i na nich podkład się nie waży, więc to jest dla mnie najważniejsza informacja. Odkryłam fantastyczny podkład drogeryjny i będzie osobny odcinek i nie wiem, czy już się pojawił, czy się pojawi. Właśnie tanie, dostępne, drogeryjne podkłady i między innymi ten podkład, który jest świetny, on niby jest rozświetlający, to jest ekopodkład rozświetlający, 98% składników pochodzenia naturalnego, więc super skład. Color Light Beige 320, ale ten podkład oprócz tego, że rozświetla, to kryje. I Liren, świetna robota, świetny też kolor, świetnie się dopasowuje, twarz wygląda naturalnie, nawet jak coś tam prześwituje, to wiecie, to już, to naprawdę nadal dobrze wygląda. Nie waży się na skórze. Jedyne co zauważyłam, może się troszkę z nosa ścierać, wiecie, pod maseczką,
ale to dużo podkładów się ściera. Kolejny produkt, który bardzo mi podpasował, to róż w kremie i z Rare Beauty, nie ten, który myślicie, nie ten w formie błyszczyku, ale w formie w tym pudełeczku zamykane. I tak mi podpasował ten róż, jest tak śliczny. To jest kolor Nearly Berry. Ja lubię go nakładać na sam podkład, wklepywać, można nakładać więcej, mniej. On się świetnie z podkładem miesza, później przypudrować i wygląda super, bardzo naturalnie, bardzo ładnie rozświetla. I ten kolor mnie przerażał, bo on jest taki ciemny. O! I mówię, o nie, to będzie nie będzie kolor dla mnie, ale naprawdę jest piękny. Także chętnie przetestuję też inne kolory, mimo że wygląda jak czarny, tutaj taki bordowy. Naprawdę ładnie wygląda na policzkach, więc to jest produkt, który bardzo mi podpasował, lepiej nawet niż tamten taki, wiecie, wiralowy. To jest super sprawa. Bardzo fajny puder rozjaśniający z Hourglass. Robiłam też osobny test marki Hourglass. To jest ten Ambient Brilliant Strobe Light i to jest puder, który możemy nakładać na całą twarz. Jeżeli chcecie rozświetlić całą waszą twarz, czoło, nos, policzki, możecie nakładać dużym pędzlem lub tylko na fragmenty. I to jest taki puder, który nie ma w sobie takiej konkretnej perły. On po prostu tak lekko odbija światło i pięknie to światło gra, tak właśnie jak blask świec, coś takiego. Także naprawdę unikatowa formuła, warto go mieć. Natomiast całe lato nosiłam kosmetyki z tej palety. Benefit tej Foreskope, to są moje idealne kolory, czyli Hoola. Całe lato nosiłam Hoola na policzkach. Rozświetlacz kółki, który mam dzisiaj też wszędzie i na oczach, i na policzkach. Kocham ten rozświetlacz, to jest mój ulubiony rozświetlacz na świecie. No i są tutaj dwa jeszcze róże, ten tutaj na wyłączność. Honeymoon i Georgia. Georgia tak mniej lubię, to jest taki kolor mało widoczny, tak niby rozświetla, niby brzoskwiniowy, ale mało go widać. Ten najmniej ulubiony kosmetyk z tych wszystkich, ale ogólnie paleta jest świetna, warto mieć te paletki z Benefitu, bo bardziej się opłaca mieć po prostu w palecie. Dobra, pomada do brwi, nowość od Benefitu, też wam podlinkuję film na dole i ten produkt. Tu akurat mam dzisiaj trójkę, ja normalnie używam 2,5. Bardzo fajna pomada, robiłam wam porównanie kolorów tego produktu, więc zobaczcie ten film, jak chcecie kupić tą pomadę. Co się zmieniło? Jest bardziej napigmentowany niż poprzednia wersja. Tu ma taką rynienkę, o którą sobie możemy wycierać nadmiar produktu i z tej rynienki zbierać, więc nie marnujemy. Nie ma też pędzelka dołączonego i jest troszeczkę bardziej żelowa konsystencja, ale bardziej napigmentowana i mówię, kolory się troszkę zmieniły. Fajny produkt, lubię. Co do jeszcze oczu, chciałam wam pokazać bardzo fajnego paint pota w unikatowym kolorze. Mam dzisiaj właśnie na oczach taki musztardowy kolor. Myślę, że będzie fajny na jesień. Jeżeli macie niebieskie oczy, to fajnie wam wyciągnie kolor oczu, jeszcze podbije. To jest Contemplative State? Coś takiego. Tak się nazywa kolor. I to jest kolor właśnie taki brudny, musztardowy. Bardzo łatwo się aplikuje. Wystarczy pędzelek ze sztucznego włosia. Rozcieramy lub palcem i mamy po prostu cień. Tutaj nic więcej nie trzeba. Bardzo lubię ten produkt. Jest bardzo trwały, nie waży się. Lubię też używać brązowego linera i wiele osób teraz używa tego konkretnego linera, czyli Kat Von D Tattoo Liner w kolorze Mad Max Brown. I dzisiaj też mam kreski nim zrobione. Jakoś brąz mi bardziej ostatnio pasuje. Jestem blondynką i uważam, że brąz właśnie jest taki trochę bardziej stonowany i to jest najlepszy eyeliner na świecie, także lepszego nie ma. Noszę też cały czas rzęsy i klej do rzęs, który niezmiernie wam polecam, to jest ten z Duo. Ciężko jest dostępny, to jest ten z czerwonym tutaj napisem, to jest ten Quick. Jest też w formie w tubce, ale ten jest lepszy i szybciutko wysycha. Do brwi bardzo też lubię klej z NYXa. To już jest klasyk, ten glue. No świetny, dla mnie jest fajny. Niektóre osoby mówią, że im nie pasuje, że nie warto, że to jest tylko trend TikTokowy. Dajcie znać, czy u was się sprawdził. To było do oczu. Co jeszcze mam wam tu pokazać? Do ust. Bardzo wam polecam Guava Plump, pomadka fantastyczna z L'Oreal. Pokazywałam wam ostatnio też na TikToku. Wiele osób kupiło po moim TikToku właśnie konkretnie ten kolor, bo on pięknie powiększa usta, sprawia, że wargi zaczynają tak delikatnie mrowić, ale nie jest to takie nieprzyjemne jak przy innych pomadkach, jest to naprawdę subtelne. I zamówiłam sobie, słuchajcie, przy zamówieniu Super Farm również drugi kolor, to jest Coconut Plump i to już jest nudziak, to jest idealny nudziak. Taki, wiecie, nawilżające wykończenie, w ogóle fajne pomadki, bardzo je lubię, L'Oreal ma świetne produkty do ust i mają ten taki ładny zapach.
Także polecam Wam serdecznie też drogeryjne. Z Benefitu chcę Wam też polecić bardzo serdecznie pensety. Mam dwie w tym momencie, na szczęście. Bardzo lubię te pensety. To jest najlepsza penseta na świecie. Miałam już różne pensety i wiecie, i z tego Bizermana, i z różnych marek. To jest najlepsza penseta. Dodatkowo ma ten grzebyczek, więc można sobie to jeszcze wyczesać, więc super. To chyba tyle, jeżeli chodzi o kosmetyki. Myślę, że tu wszystko Wam pokazałam. Tak jeszcze patrzę, czy coś tu jeszcze? Chyba nie. Chyba już się nagadałam wystarczająco. No to na koniec zostawiłam bubel. Bubel kosmetyczny, który nie polecam, absolutnie się nie sprawdził. Pierwsze wrażenie tego produktu było świetne, natomiast dalej z używaniem było coraz gorzej. Jest to kredka do brwi od Huda. Najcieńsza niby kredka na świecie. Faktycznie jest cieniusieńka, ale zużyłam ją dosłownie w 3 tygodnie i tak leżała i chciałam Wam pokazać w którymś filmie, więc nastał czas. Ona się strasznie łamie. Przez to, że jest właśnie tak cienka, to niestety, ale szybko się łamała. Ja troszkę wysuwałam, zaczęłam malować. Bach, złamane. I wiecie, w końcu ją połamałam podczas używania. Ja jestem przyzwyczajona do kredek z Benefitu. One są idealne, bo one się nie łamią, są miękkie, takie miękko twarde, wiecie, idealne po prostu. Lubię też, no, różnych firm mam kredki, ale z tym się jeszcze nie spotkałam, żeby aż tak się łamało. Także nie, to jest w ogóle totalny bubel. Mało tutaj jest produktu, jest to produkt drogi. Ja rozumiem, że jest cieniusieńki, ale muszą popracować nad formułą. Widziałam, że teraz wypuścili żel do brwi, ale też wiele osób narzeka, że się nie osadza na tych brwiach, nie koloryzuje ich. Huda pokazywała na swoim Instagramie, ale jakoś tak nie wyglądało to zbyt rewelacyjnie. Szczerze mówiąc, jak robiła tą recenzję, czy tam pokaz tej właśnie tych nowości, tych żeli. Nie wiem, jakoś tak Huda w brwi za bardzo nie umie. Te paletki są w porządku, ale jakoś tak brwi... Nie polecam Wam, to jest bubel. Także to byli ulubieńcy, mam nadzieję, że coś tu podpatrzyliście, że coś Wam się tu spodoba. Jeżeli tak, to linki macie do wszystkiego na dole. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas, taki wiecie, trochę pogadankowy film. Pokazałam Wam tu moje ulubione ostatnio kosmetyki. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, buziaki. Cześć!